Dzień dobry, Mateusz 4772. Nie zadałeś żadnego pytania, dlatego zrobimy rozkład ogólny. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla Ciebie w tym rozkładzie Tarota Akaszy. Podstawa piramidy to będzie Twoja przeszłość, być może nawet poprzednie wcielenia, a mają one istotny wpływ na Twoją teraźniejszość. Rozkład rozpoczyna się od Królowej Róż, od miłości, od drugiej połówki, ale karta jest odwrócona. Więc ona odchodzi. Ogród, bezpieczny ogród, w którym bawią się dzieci, badają rzeczywistość lub po prostu mile spędzają czas, ale ogród jest odwrócony. Odwrócona karta ogrodu świadczy jakiś problem z dzieckiem. Może to być choroba albo opuszczenie, odejście. Ta karta stoi przy Królowej Róż. To jest tak, jakby ta kobieta i dzieci razem Ciebie opuściły. Dalej mamy Królową Zwojów, druga królowa. Karta jest odwrócona. Królowa Zwojów to są pewne cechy. To jest wielka inteligencja, umiejętność przekazywania wiedzy, komunikacji, w ogóle ogromna wiedza. To jest Królowa Akaszy, bezpośrednio właśnie z niej płynąca. Albo to są cechy dodatkowo opisujące tą Królową Róż, albo to jest druga kobieta w Twoim życiu, która także odchodzi z niego. Podstawa piramidy kończy się kartą egoisty. Tak jakby ten egoista, który patrzy tylko na siebie, każe zwracać innym uwagę tylko na siebie, nie patrzy się na innych, on jest najważniejszy. Jakby ta karta była powodem tej przeszłości. Rozkład teraźniejszy rozpoczyna się od wielkiego uwolnienia. Popatrz, to jest więzienie. Więzienie umysłu, więzienie mentalne, więzienie przekonań. Osoby same się tam zamykają. Mogą wyjść w każdej chwili, ale siedzą zamknięte. Z wielu powodów. I nie żyją w tym czasie, nie doświadczają rzeczywistości, nie cieszą się nią, bo są w więzieniu, ale Twoja karta jest odwrócona. To sugeruje w teraźniejszości, która miała miejsce, uwolnienie Ciebie z tego więzienia. W tym więzieniu mentalnym byłeś właśnie z tych powodów, które zostały narysowane na dole. Nastąpiło uwolnienie. Środek piramidy to jest już Twoje tu i teraz. To jest główna karta, na którą uwagę zwraca Tobie Twoja dusza. To jest Hilarion. To jest potężna wiedza. Wiedza naukowa. Nie tylko oficjalna nauka, także komunikacja z duchami, medium. Cała możliwa wiedza. I to otwiera się dla Ciebie. Jeżeli masz jakieś zainteresowania, pasję, pracę związaną z nauką, to jest to czas właśnie na to, by to pogłębiać. Rzeczywistość będzie Ciebie w tym wspierać, właśnie w rozwijaniu nauki. Nie tylko tej nauki akademickiej, także tej duchowej, a także połączenia jednego i drugiego. Popatrz dalej, co się dzieje. Tutaj już wybiegamy w przyszłość. I karty pokazują, że to połączenie tych nauk, ono się wydarzy. Mamy kartę splątania, gdzie świadomość, ciało, dusza, to co materialne, to co duchowe, wszystko łączy się w jednym kole. Wszystko jest połączone. To jest tak, jakbyś znalazł połączenie,
pomiędzy tym, co ziemskie i nieziemskie, pomiędzy nauką oficjalną, nieoficjalną, jakbyś znalazł jeden wspólny mianownik. Ostatnia karta w rozkładzie to jest karta po prostu szczęścia. Bądź jak dziecko, bądź jak twoja dusza, ciesz się doświadczaniem. To dziecko niczym się nie martwi, nie przejmuje, po prostu się cieszy, że jest, że istnieje i nic więcej, i to wystarcza. A różne duszki przyrody, natury, rzeczywistość cieszy się razem z nim. To jest karta po prostu radości. I ten rozkład pokazuje, że w przyszłości właśnie będziesz tak bardzo szczęśliwy, dlatego że znajdziesz pewne rozwiązania na gruncie wiedzy, na gruncie nauki, które pozwolą Tobie na jakieś bardzo ważne odkrycia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.